Stefan Tomaszewski urodził się koło Leszna, Wilkowice. I jego ojciec był tam nauczycielem w szkole podstawowej. To była szkoła niemiecko-polska, bo to jeszcze były te czasy. I ojciec się urodził 16 sierpnia 1890 roku. Było ich ośmiu chłopaków i jedna dziewczyna. Taka była rodzina. No ale w końcu ojciec był najmłodszy. I z tego wszystkiego, z tej całej rodziny, to właściwie wszystko tak się porozjeżdżało po świecie, bo bardzo wcześnie umarli rodzice. I te dzieci wszystkie tak się rozjechały po świecie, że bardzo mamy mało właśnie kontaktów z tą rodziną dalszą, z tą ojca rodziną. A siostra była najstarsza, ona też już nie żyje. Brat potem był księdzem w Pępowie. I ojciec był właśnie pod opieką tego księdza, tego brata. No ale miał 9 lat, jak ich rodzice mu zmarli. No i potem tak się futułał po różnych tam szkołach, różnych internatach, no bo nie miał go kto wychowywać. I potem tej dalszej już części, to wiem, że w Poznaniu był w szkole, w liceum świętego Marcinka. Kończył dwie klasy. Tak, kończył dwie klasy. Małą maturę zrobił. Potem był w Berlinie, ale jaki to przesług był, to nie wiem. Jeszcze przedtem, zanim maturę zrobił, to dwie klasy kończył w Ostrowie Wielkopolskim. No widzisz, to już ty pamiętasz, ja nie. W Ostrowie Wielkopolskim dużą maturę, no to próbował po prostu zająć się jako ten student. Tu zresztą mamy potwierdzenie, że studiował filozofię. Później dostał się właśnie do, jako student musiał iść na odbycie służbowej, obowiązek służbowy musiał spełnić, był wciągnięty do armii pruskiej, nie? I tam właśnie potem specjalizował się właśnie w aptekarstwie. Także jak został zwolniony później z tego wojska po I wojnie światowej, bo był ranny, no to zajął się aptekarstwem i po różnych aptekach praktykował. Czy w powstaniu wziął udział, czy... Tak. A do powstania to właśnie z tej armii pruskiej dostał się w takich okolicznościach, że ten cały oddział tego jego zgrupowania wojskowego wycofywał się na Śląsk. A na Śląsku miał teść swoją siostrę. No i jakby powiedzieć, zdezerterował do tej siostry. Czekał, kiedy może się tylko przedostać przez granicę, bo granica była bardzo szczelnie strzeżona. Udało mu się tam przy pomocy współpracy jednego leśniczego przejść tą granicę i dostał się od razu do Krotoszyna. Bo w Krotoszynie były oddziały powstańcze, 12 pułk w Szczelcu Wielkopolskich tam się formował. No i tam się zaangażował. Z miejsca się zaangażował, no bo był wojskowym powstańcem i zaczął służyć właśnie w tych oddziałach powstańczych. Brał tam czynny udział w tym południowym, aby powiedzieć, części Powstania Wielkopolskiego. No i później po tym powstaniu został właśnie w wojsku. Został w wojsku, bo już miał wtedy porucznika i służył w jednostce w Jarocinie. Z Jarocina przeniósł się ten pułk do Preszewa i w 70. pułku preszewskim robił dalszą swoją karierę, łącznie z udziałem w bitwie tej warszawskiej, i za co właśnie dostał w obronie Warszawy, dostał właśnie to wyróżnienie Krzyż Virtuti Militari, za to, że tam spełnił się i zaatakował z marszu, tak tam jest opisane, z marszu zaatakowali po prostu nieprzyjaciela, który tam już okupywał w taką miejscowość Chorzel, to zapamiętałem, i ten Chorzel odbili, pogonili później tych bolszewików aż do granicy i za to, że po prostu on zmobilizował tych wszystkich do kontrataku, za ten czyn został wyróżniony właśnie tym Krzyżem Virtuti Militari. Tak jak Państwo mówiliście, on kontynuował potem karierę wojskową. Do jakiego stopnia się dosłużył przed wojną?
przed wojną dosłużył się do stopnia majora. No i stanowisko, bo jeszcze tu chciałem dodać, że po zakończeniu tego służby w 70. Pułku Piechoty w Preszewie została organizowana właśnie taka grupa, która miała za zadanie przejść i obsadzić granicę wschodnią. Bo granica wschodnia była nieuszczelniona i ci wszyscy, którzy tam ewentualnie służyli przy granicy, no to wszyscy kolaborowali wzajemnie, raz ze względu na przemyt, a drugi raz ze względu na przenikanie tych różnych, jakby powiedzieć, agitatorów, którzy chcieli po prostu dalej kontynuować rewolucję i w związku z tym właśnie wybrali bardzo dużo służby z Poznańskiego. No i on wtedy też został wyznaczony na zorganizowanie czy na udział w tych organizowanych batalionach Korpusu Ochrony Pogranicza. To były lata 30 już? I to już był rok 26 roku. Tu zresztą ten ryngraf pokazuje, no brał się oczywiście za szkolenie, nie, miał specjalizację, tam wszędzie, gdzie tylko czytałem, to specjalizacja od karabinów maszynowych. To była taka, jakby powiedzieć, jego wyłączność, że a te karabiny maszynowe, no to wtedy były bardzo ważną bronią, bo bronią, która pozwoliła i atakować, i obronić, bronić. Pani Mario, czy pani coś z tych czasów pamięta przedwojennych? No nie, no 4 lata miałam, jak go żegnałam. Więc no troszeczkę, pamięta, jedynie pamiętam to, że już dalsze, to mama opowiadała. To pamiętam niektóre takie mama rzeczy. Przedwojenne czasy opowiadała? Tak, no tam żeśmy potem tak rozmawiali, czy w ogóle rozmawiała ze swoimi kuzynkami, czy, no to ja tam ucho nadstawiłam, co, nie? Co pani zapamiętała? Może i warto troszeczkę coś opowiedzieć? Pamiętam. Proszę opowiedzieć coś, co pani wie, no, o tych czasach. Bo rodzice się pobrali w 1923 roku, w lutym, tylko daty nie pamiętam. No i także potem, jak już się pobrali, to właśnie pojechali tam na ten wschód i zamieszkali w Krasnym nad Uszą. I wtedy ja się urodziłam, ale się urodziłam już we Wilnie, bo to było właśnie niedaleko Wilna. Także ja urodziłam się we Wilnie. No i potem ojca przenieśli do tych Kopeczyniec, do tego kopu. A gdzie to było dokładnie? Jaki to jest rejon? To jest rejon Tarnopol, województwo lwowskie. Czyli południe. Tutaj. Tak, południe. Nad Wilna, z Wilna na tego. No i tam właśnie ojca zabrali, nie, z tych Kopeczyniec. Także ojca przenieśli w marcu, w czerwcu myśmy się przeprowadziły z mamą i ze siostrą, no a we wrześniu już ojca zabrali. No i pani pamięta. I myśmy tam zostali w tych Kopeczyniec, zostałyśmy z siostrą i mamą. Pani mi wspomniała, że pamięta pani ten moment pożegnania z tatą. Ojca pamięta pożegnania, właśnie żeśmy się dowiedzieli. Ojciec rano wyszedł do pracy i do mamy mojej zadzwonił. To pamiętam, jak mama opowiadała. To ja tego nie pamiętam jako dziecko. Mhm. Ale opowiadała, że zadzwonił. Słuchaj, nie denerwuj się, bo Niemcy idą na nas, ale Rosjanie idą nam z odsieczą. No i teraz pamiętam te czołgi, które te koszary były za tym miastem, za Kopeczyńcami. I pamiętam, jak jechały te czołgi i wszystkie babki, które tam mieszkały, różni ludzie i oficerów, żony oficerów, kwiatami witali te czołgi, tak. A oni dojechali do koszar i tam ich wzięli niewolę. I to tylko tyle wiem. Potem należy dodać, że Teś spotkał swoją żonę właśnie w Krotoszynie, jak służył w tym dowództwie powstańców wielkopolskich. No tak. Tam właśnie w takiej wili, bo rodzice teściowie mieli ładny, duży, piękny dom, pochodzili z rodziny kupieckiej, a ojciec ich był super patriotą, takim zagorzałym po prostu przeciwko germanizacji, i on swój dom udostępnił do odbywania się tam różnych narad i do sztabu Powstania Wielkopolskiego. Ładne dziewczyny były, nie? Spodobały mu się i później, jak już po prostu został, się ustabilizował, no to przypomniał sobie na pewno o tym i wrócił do tych
dziewczyn i jedną sobie zabrał. Wracając do tego 1939 roku, to musiał być szok, tak? Jak wchodzą Rosjanie i nagle wszystkich tam aresztują, tak? Tak, wszystkich zabrali, a moja mama się dowiedziała właśnie, że gdzie oni są zgrupowani, a oni byli zgrupowani na dziedzińcu szkolnym. No i żeby się z tym ojcem iść pożegnać. I pamiętam, pamiętam taką chwilę, że mama zabrała, to było bardzo gorąco, to ja nawet pamiętam ten czas, że było gorąco bardzo. Mama zabrała butelkę z wodą, z sokiem malinowym i bułkę taką długą. I to zabraliśmy, żeby jemu tam to podać. Bo tam stali na tym dziedzińcu i że taka gorączka, żeby coś tak. Jak żeśmy tam przyszli, to ja pamiętam, jak ten rosyjski żołnierz z tym karabinem doszedł i nie lzia. I wziął, przełamał tą bułkę, kazał mi dać, bo miałam 4 lata, a siostra 14. Kazał mnie dać tą bułkę, kazał mi ten sok wypić, spróbować, nie? Bo myślał tak, że jak jest zatruty, no to dziecka nie zatruje, nie matka. No i to pamiętam i dlatego tak mi jest smutno. No i potem już żeśmy ojca nie widzieli. Czyli tata nie dostał tej bułki ani picia, tak? Nie dotarło to do ojca. To, co przynieśliście, nie dotarło. Nie, tego to już nie pamiętam, ale mi się zdaje, że on to chyba dostał. No bo nie pamiętam właśnie, co było dalej. Mhm. I mama też mi potem już tego o tym nie mówiła, no bo... że wie pan, została mama tam sama z nami, właściwie nieznanym terenie, bo przyjechała w czerwcu, a we wrześniu ojca zabrali. Pusto, nikogo nie ma, znajomych, krewnych nie ma, nikogo. Mhm. I także matka miała pewne załamania też nerwowe, na pewno. No bo potem zaczęli przychodzić Rosjanie, zaczęli zabierać meble, zaczęli szukać po tym i obrazy oglądali, a mama pyta się, co szukacie? Łoszaków szukamy. Łoszaków to koni, nie? Za obrazami. No, więc takie te rzeczy to pamiętam jeszcze, jak oni przychodzili do tego domu. A proszę mi jeszcze powiedzieć, wtedy, kiedy, jeszcze wracając do tej sytuacji, kiedy pani z mamą była z tą bułką i z tym sokiem u ojca, czy widzieliście go wtedy? Tak, widzieliśmy i właśnie jeszcze to muszę powiedzieć, że pamiętam, że miał hełm. Tak, teraz. Tu miał hełm. I mama, i potem mu włożyli tam tę bułkę i ten, ale dystynkcję miał wszystko poździerane. Mhm. Także tutaj te pagony wisiały, to wszystko było poździerane. A on was też widział jeszcze? Proszę? On was też widział z daleka? On widział, tak, jeszcze nas widział. Pomachał? Czy... Ale co tam mówił, co tego, to tego nie pamiętam. Mhm. Nie było szansy porozmawiać, rozumiem? No może mama rozmawiała, ale ja 4 lata, no to tak nie zwracałam na to uwagi. Mhm. Wszystkie inne pewnie mieli... Jak te małe nasze tutaj, wszystkim się interesuje, a nie wiadomo, o co chodzi. A proszę powiedzieć, to mieszkanie, do którego przychodzili potem Rosjanie, to jakie to było mieszkanie? To było jakieś oficerskie? Gdzie to było? Mieszkaliśmy na pierwszym piętrze w takim domu, to był dom kolejarza. Bo tam w tych Kopyczyńcach właśnie bardzo dużo było domów kolejarzy, bo kolejarze właśnie budowali domy na wypożyczanie, tak jak teraz się robi, nie? Że się wykupuje domy i się wypożycza, nie? I myśmy w takim domu mieszkali, ale musieliśmy się potem stamtąd wyprowadzić, no bo nas stamtąd wyrzucili. Kiedy i potem żeśmy się potułali różnie. Kiedy to było? Jak to było? Zimą? Nie, jeszcze chyba było ciepło. Jeszcze było ciepło, jak żeśmy na ten Kuciec, a Kuciec to była taka dzielnica bardzo biedna. I tam żeśmy się przeprowadzili do takiego domku, do takiej babki Ukrainki. Ona nas przyjęła, bo ona była sama. No i potem miała nas... Także ona mieszkała w kuchni, a my u niej w pokoju. I to było takie potem już nasze mieszkanie, bo mebli nam szybko zabierali. A to mieszkanie wasze kto zajął? A to już teraz nie wiem. Aha. Na pewno jakiś oficer... Rozumiem. Bo kto by to był? Co wiedzieliście o tym, co się dzieje z ojcem wtedy jesienią, zimą?
1939 roku. Tego to ja nie wiem, co ta mama wiedziała. Tego to nie wiem. Tylko potem, jak przyszli Rosjanie, to właśnie opowiadałam to, nie, że przyszli do nas, u nas nocowali. Tak. No i zobaczyli to ojca zdjęcie i że ma te znaki, te ordery i to. I myśmy ich wszystkich jak suki synu wyszczelali. Tak powiedzieli. No, i to wtedy mamie to powiedział, no ale mama już wiedziała. Potem zaczęły przychodzić te listy, bo było ich 7, ale tu mamy tylko 3, nie? Nie wiadomo dlaczego tylko 3, bo nie wiem, co się stało z nimi. Wiem, że mama zawsze mówiła, że 7 było. Stamtąd, z obozu? Z tego Starobielska. Mhm. A co ojciec pisał, pamięta pani? No, czytaliśmy tam niektóre, nie, to tam... Może żeby je przeczytać. Się nie martwiły, no. Nie interesował się, co robią, żeby były dzielne, że wszystko się ułoży, jak najwcześniej wróci. Nie wrócił. Ale jeszcze przedtem było tak, że chcieli ojca wyciągnąć z tego transportu i przyszli właśnie, tylko to już wiem z opowiadania mamy, bo to tego na pewno nie pamięta. Przyszli do niego i chcieli go wyciągnąć z tego transportu, a on powiedział tak, a innych kolegów wyciągniecie też, wyratujecie? No nie, no bo jak można, nie? No to ja też nie, ja idę z nimi. No i mama miała całe życie, pamiętam, jak już byłam starsza, to mama cały czas miała pretensje do ojca, że to w ten sposób zrobił. Ale dał temu, który proponował ucieczkę, nie? Co mu się udało uciec? No, dał złotą papierośnicę. Papierośnicę dał. Tak, i powiedział, żeby to dostarczyć. No. Do rodziny. Mhm. I ten, to powiedz, jak to było, że... Ktoś uciekał, tak, stamtąd? On odszukał później, ten przyszła, to jakiś był hrabia, który swoją służbę przysłał po to, żeby właśnie oddać tą papierośnicę. Bo tam była taka miejscowość Jabłonowo koło tych Kopeczyniec i właśnie tam mieszkał ten hrabia. I ojciec podobno potwierdził, że on był u niego adiutantem, żeby jak to się mówi? Ordynansem, nie? No. I potwierdził, że... Bo oni po te ręce sobie brudzili, bo patrzyli na ręce, jakie to ma ręce, nie? Więc jak sobie pobrudzili ręce, no i to ojciec potwierdził mu, że on jest jego tym adiutantem i tego. I on przyjechał, ale on do nas się nie zgłosił, tylko przysłał sekretarkę swoją. I ta sekretarka przyniosła nam właśnie ten, to, no to też, to już też pamiętam z matki opowiadania, no bo ja się tym nie, także ja jej nie pamiętam, tylko pamiętam, jak mama mówiła, opowiadała ciotkom moim krewnym, jak jużśmy tu wrócili, to opowiadała. A ta papierośnica, to ona pomogła się utrzymać? Ona, potem? Nie, no tak, no nie. Jestem, ona złota była w środku. Więc ona była w środku, na wierzchu była srebrna, w środku złoto. No i te złoto to potem to było sprzedawane na zęby, na takie rzeczy, no to trochę tak. No jeszcze trochę było tych rzeczy, mama tam jeszcze jednak niektóre rzeczy jeszcze utrzymała, no to potem się wymieniało na mąkę, na chleb, na ten. A pani mama pracowała wtedy? Nie. Mama zaczęła pracować dopiero jak Niemcy wyparli Sowietów i ona mama tu pochodziła z Krotoszyna, znała niemiecki język i pracowała w niemieckim biurze takim, kolczykowali w świnie, rejestrowali te świnie, jak to by były tak. I mama w tym pracowała i wtedy dopiero trochę zarabiała pieniędzy, trochę mieliśmy. Z czego żyć. Też, jak to było, trzeba świnie. Tak, i bardzo dużo właśnie pisała wniosków, bo na przykład tam i mama nie przebierała, tylko Ukraińcy byli, kto był, to zawsze dużo było takich, którzy się dostawali do więzienia. I mama pisała podania, żeby zwolnili, żeby tak, pisała po niemiecku. I dlatego myśmy się tylko uchowali, że nas nie zamordowali ci Ukraińcy, bo my jest te znajomości. A proszę powiedzieć, wtedy, kiedy ci Rosjanie powiedzieli mamie, że oni wszystkich tych polskich oficerów rozstrzelali, to mama już wtedy uwierzyła w to, czy nie? Nie. Mama... Nie uwierzyła, bo przychodziły miała te
pocztówki, proszę, nie? Tak. Przysłane z obozu. Mhm. Czyli już samo przysłanie tej pocztówki i nawiązanie korespondencji było dla niej jakby takim ukojeniem, że gdzieś jest. Mhm. Sprawa się rozwiąże, dostał się do niewoli. Bo to tylko przestały przychodzić, nie? Bo to już przestały wiosną przychodzić. Wiosną 40 przestały przychodzić. No, tak? A w 45 roku, jak zaczęła go poszukiwać, nie? Przez Czerwony Krzyż, mhm, no to wszędzie dostawała odpowiedź, że nawet taki nie przebywał do Rosji, do Związku Radzieckiego, to dostawała odpowiedź, że taki na terenie Związku Radzieckiego nie przebywał. No to ją uspokajało pewnie w jakiś sposób, tak? Że, bo to nie było jednoznaczne, że... Nie, mama chyba mama już się domyślała. Co się mama stało, się tak? chyba domyślała, dlatego że potem były wywózki na Sybir. Jeszcze przed tym Niemcy przyszli. Wywózki były na Sybir i bardzo dużo ich znajomych właśnie się wyjeżdżało, nie? I mama to potem już się zaczęła domyślać, że się zaczyna taka gehenna nasza. No i w międzyczasie w 1943 roku Niemcy ogłosili, że w Katyniu odkryli te groby, tak? Tak, no. Ale tego to ja nie wiem, czy mama to dotarło do mamy, czy nie. Podobno była jakaś gazeta krakowska, która to... Ale nie wiem, czy mama to miała, czy nie, to tego to nie wiem. Naprawdę nie wiem. Bo tam podano już niektóre nazwiska, prawda? Tak. Mhm. Czyli tylko mama oni żyła... odkryli Katyń, nie? A to było Charków. Tak. No. Czyli mama żyła w niepewności długie żyła lata, niepewności. Tak? Takie nawet było zdarzenie, jak już zostałem wzięciem. To było ogłoszenie w gazecie, że Tomaszewski poszukuje rodziny. Stefan Tomaszewski poszukuje rodziny. Ale a z Anglii? I z Anglii było takie było zapytanie. Mhm. Nie? I co wtedy? No więc ja wziąłem, napisałem teraz, żeby po prostu może go nie zrazić i tak dalej, bo to chciała myślała, że może jest tam gdzieś na zachodzie, ożenił się i teraz, żeby zachować jakąś tak, dyskrecję, mama myślała. To ja napisałem, że mam pamiątki rodzinne i właśnie interesuje mnie jego po prostu poszukiwanie, bo chciałbym te pamiątki rodzinne przekazać. I przyszła odpowiedź, nie, że on jest Tomaszewski Stefan, ale nie ten, którego nie ja tego herbu. Chciałbym te rzeczy zwrócić. Mhm. No ale teściowa patrzyła na to pismo i mówi, to jest chyba jego pismo i tak się nie dowierzała. Nie? Mhm. No ale w każdym razie taka korespondencja przyszła. No, wyobrażam sobie, że wtedy ludzie, którzy czekali na powrót, oni się chwytali każdej nadziei, prawda? Tak, że, tak. Że jednak te osoby takie drogie żyją. Mówi pani, że poszukiwaliście, czy mama poszukiwała męża przez Czerwony Krzyż, tak? Czy były potem jeszcze jakieś starania, jakieś takie oficjalne, nieoficjalne? Po wojnie? Nie, po wojnie już nie, bo to wszystko ucichło, potem już nie wolno było na ten temat mówić w ogóle nic, nie? W ogóle, no... Na tym spisie katyńskim nie był, no, nie to w jakiś sposób uspokajało, że no nie ma to, nie? A o Starobielsku, o tym, co się tam dalej działo, to nie było żadnej korespondencji, bo to było wszystko utajnione. Mm-hmm. I tak się dziwnym zbiegiem okoliczności stało, że zapoznałem żonę też właśnie przez nasze mamy, bo siostra jej starsza, wracając jako repatriantka, powiedziała, że pieszo poleci, mama nie podpisuj obywatelstwa radzieckiego, bo to nas zmuszali, dokument taki, nie? Tak pragnęła, żeby do Polski. Ale w drodze nabyła się choroby malarii. Jak wróciła, to tutaj się okazało, że się nie rozpoznali na tej chorobie. Mhm. I tak było, że moja mama leżała razem z jej siostrą w szpitalu w jednej sali. I tak się po prostu zapoznały mamy, nie? I później ta Haneczka zmarła, bardzo szybko zmarła, młoda dziewczyna. W maju zachorowała, bośmy w maju wrócili, ona potem zachorowała, a w lipcu już nie żyła. Mhm. I ta rozpacz taka i to i w końcu nieraz, bo to rozdraży w Akoźmie, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że w 1945 roku gdzie miały jechać? Rodziny nie było, więc przygarnęła ich z tobołkami, przygarnęła ich siostra. Mojej mamy. A gdzie to było? W Rozdrażewie, to jest koło Krotoszyna. Pod Krotoszynę, bo to jak taki kupiec, to córce jednej dał wianą leczarnię, a drugiej dał wyposażenie, jakie żona oficera powinna mieć. Odpowiednią kasę, umeblowanie i tak dalej. Czyli podzielił te dwie córki. Mhm. Ale ta córka właśnie druga, która
dostała tą mleczarnię w Rozdarzewie, to było małżeństwo bezdzietne. Ja w 1935 roku zaczęło się tego, że to musi być uspółdzielczone i tak dalej, no to tam mieszkała, ale wszystko już objęła działanie spółdzielne. No więc przygarnęła właśnie tą swoją siostrę i w tej wiosce, tam w tym Rozdarzewie, nie, mogły sobie spokojnie, jakby powiedzieć, żyć bez jakiegoś zewnętrznego oddziaływania. Zadowolone były, że dostały jedzenie, że mają mieszkanie i że mogła chodzić do szkoły. No ale mama potem pracowała, bo pracowała w GS-ie. Czyli trochę zarabiała. Nie wiem, z czego było, mogłyśmy żyć jakoś. Ale żona też, jak wróciła tam z tej Ukrainy, to była tak wyczerpana, że musiałaś być gdzie? Prewentorium. Prewentorium Zakopane. Tak długo, dopóki się nie dowiedzieli, że jest córką oficera. Bo się wygadałam. A córką oficera to od razu ją zwolnili. Później poszła do ze szkoły. Ze szkoły mnie wyrzucili. Podstawową skończyła, poszła do szkoły gospodarstwa wiejskiego, nie? Zrobiła dwie klasy i teraz dalej znów tam zaczęli śledzić i stwierdzili, że jest córką majora Stefana Tomaszewskiego i nie dali stypendium. A ten, no nie miały z czego po prostu żyć, musiała po prostu skończyć i też zaczęła kursami razem. To się zlitowali ci miejscowi ludzie tam w tym Rozdarzewie, którzy no, mieli jakąś sympatię do tego, bo tą mleczarnię to ona łączyła gospodarzy i wiedzieli, że trzeba pomóc i pomagali w taki sposób. Ale żyli sobie skromnie, biednie. Czy jakieś szykany z tego powodu, że pani była córką przedwojennego oficera, jeszcze raz spotykali? W szkole średniej, nie. Proszę powiedzieć, co to były za problemy? No, przede wszystkim to, że zabrali mi stypendium, a matka zarabiała, to w ten czas było jakieś 600 zł, czy jakoś, bo to były też niskie te, a 435 zł trzeba było płacić za internet. No i tak, i musiałam odejść, potem zaczęłam pracować w GS-ie i w ten sposób dopiero ten, i kursy potem robiłam różne i tak dalej, no bo... No z tej szkoły nie mogłam skorzystać. A w dorosłym życiu kim pani była zawodowo? Pracowałam w księgowości, przeważnie w finansach. Tam w GS-ie czy gdzie indziej? Proszę? Gdzie, w jakim zakładzie pracy? Tam na wsi to pracowałam w GS-ie, no a potem tutaj pracowałam w Peberolu tu. W przedsiębiorstwie budownictwa rolniczego. No to już jak wyszło. To już tutaj teraz. W którym roku się państwo pobraliście? W 60. I zamieszkaliście gdzie? W Poznaniu, czy? To najpierw mieszkaliśmy tam w Rozdarzewie, potem dopiero w Jarocinie. Mąż dostał kawalerkę. To oddzielny kawał historii. Ale powiedzmy, kilka zdań takich podstawowych. Można opowiadać bez końca. Kilka podstawowych zdań opowiedzmy. Tak się złożyło, że ja jako syn prywaciarza, bo ojciec był rzemieślnikiem, wyuczył się i był majstrem w zakładach Cegielskiego. Jak to taki mistrz, który się czegoś dorobił, otwarł zakład prywatny w Koźminie i prowadził blacharstwo, dekarstwo, szczególnie czwarte pokolenie, on już reprezentował krycie wież w miedzi po różnych pałacach, kościołach i tak dalej, czyli był bardzo takim wziętym facetem. A w zakładach Cegielskiego, u Hipolita Cegielskiego, to dostał znów pracę poprzez to, że Cegielski chodził do restauracji przy Starym Zoo. A tą restaurację przy Starym Zoo prowadził szwagier mojego dziadka. No i tak się nauczyło, no mam tutaj swojego, mówi, syna, nie, i wziął go do nauki i doszedł do takiej dosyć dużej operatywności, że już stanowił jakąś tam wartość. Przyszła wojna i wszystko się rozleciało. Został powołany do wojska, nie musiał iść, a też był na tyle, ja bym powiedział, przedsiębiorczy, że pod Sochaczewem został ranny, tam go wzięli, chcieli wywieźć na zachód, ale szukali, mówi, taka grupa szukała, który wagon się słabo zamyka. No i upolowali sobie jeden zagon i tam w tym wagonie i koło Ostrowa w czterech z tego wagonu uciekli. I nocą przeszli tutaj przez Ostrów Krotoszy do Koźmina i a że był bardzo dobrym majstrem, nie, no to jeden taki bardzo ciekawy, że Niemiec, nie, wstawił się za nim i poświadczył, że on wrócił z wojny i
był u niego, tam się chował i tak, ale był zakładnikiem, musiał jednak chodzić, co tam, któryś miesiąc musiał się meldować. Nie? Mhm. I tak ojciec przetrwał, ale po wojnie znów zaraz, 45 rok, wojna, nie, tego został wezwanie do tego, do lotnictwa. Nie? Zostawił znów rodzinę, czterech dzieci, nie, żonę, warsztat nieczynny. Nie? Pojechał na tą, do tego wojska i znów został ranny nad Łysą Łużyczką. Pamiętam, jak opowiadał, był jako drugi pilot z karabinu, obsługiwał karabin maszynowy i mówi, jako pilot myśliwca, nie, to zawsze zabezpieczali te główne transporty bombowców. No i zauważyli takie miejsce, gdzie stóg był i w tym stogu była artyleria przeciwlotnicza. No i on wtedy sobie przypomniał, mówi tak, w 1939 roku, tak te fligry niemieckie startowały, goniły, mordowały, nie? I teraz mówi do tego, bo u nich to było tak, pilot Rosjanin, zastępca Polak, nie? No i mówi do tego Rosjanina, nie? Mówi, musimy to zniszczyć, bo mi się to przypomina, jak mnie gonili wtedy. No i ale zniszczyli, ale jednak ci trafili w ten samolot i ten pierwszy pilot został ranny, nie? Przyjechał na miejsce, zlądowali bez podwozia i okazało się, że ten pilot zmarł, a ojciec jako inwalida został zwolniony z wojska. Ale jak wrócił, to otworzył zakład prywatny. A nigdy nie chciał iść do żadnej spółdzielni, nie? Bo on już miał w krwi i w kości tą prywatiznę po tych swoich dziadkach. Jak mu proponowali, nie? Partię czy coś, nigdzie do jednej partii należy, do PPR-u, Polskiej Partii Rodzinnej. Do żadnej partii nigdzie się nie chciał zapisywać i był po prostu takim, jak powiedzieć, rzemieślnikiem, który sobie bardzo dużo radził, ale nie robił żadnego wielkiego biznesu i tak się złożyło, że w tym rozdrażewie na wieży, nie, w wichura, zerwała pokrycie dachowe. A że ojciec był specjalistą, to pojechał tam do tego rozdrażewa, zobaczyć co jest, jest na tej wieży, a patrzy, że taka jakaś dziewczyna mu robi konkurencję, bo zalewała tam na dachu garneczkiem lepik rozgrzany i zalewała dziury, bo im ciekło. Bo zostałyśmy tak tylko z mamą same na i tym tak domu. I tak się zainteresował, co to za konkurencja tam rośnie. Jak następnym razem pojechałem do ojca, bo ojciec, ja już pracowałem wtedy i po południach pomagałem ojcu, no to pojechałem tam do tego rozdrażewa, żeby po prostu no, obliczyć ile co tam zrobił i w tym czasie właśnie się okazało, że zwrócił się do tej pani majorowej, nie? Bo opowiadał to mamie mojej, mówi, to jest ta, co ta Haneczka zmarła, nie? No i tak się po prostu zaczęło, że też pomógł, nie? Ja wtedy tam byłem bystry w obliczenia i tak dalej, zrobiłem kosztorys i mogła dostać, bo ona dostała ten dobiar w spadku, no. Ale taki spadek i dobiar, że kurde, nie można było w ogóle tego spłacić, nie? No, ale pieniądze były przekazywane, bo były przekazywane na konto i tylko mogły być ruszone na remont. No więc ja tam się dorwałem do tych spraw technicznych, ojciec zrobił naprawę, dach, wszystko i tak jakoś udało się spłacić ten dług. No i wpadła mi w oko właśnie ta konkurencja, nie, żeby nie robiła konkurencji, no to długo nie trwało, bo teściowa była wtedy chora. Ta biedula też taka sama zdana na siebie, spodobała mi się i pobraliśmy się. Ale jak żeśmy się pobrali, no to ja tam jestem takim człowiekiem, że zacząłem różne rzeczy dochodzić i tak dalej. I znów z dziwnym zbiegiem okoliczności robiłem we Warszawie. Miałem duży tam front robót wtedy, bo otwarłem firmę prywatną. Duży front robót miałem w Warszawie i jak przyjechał Gorbaczow, Jaruzelskiemu przekazał listy wywozowe ze Starobielska, to wtedy po prostu udałem się na Powązki, bo tam było określenie w gazecie, że tam po prostu są te listy. Pojechałem z kolegą na Powązki i tam tylko poszedłem do rodziny Katyńskiej, która już była tam zorganizowana, a miała te wszystkie listy.
Nie mówię, czy jest taki major Stefan Tomaszewski w Starobielsku, czy gdzieś w obozie. Ona chwileczkę otworzyła szufladkę, popatrzyła, popatrzyła, major jest. No więc wielkie wzruszenie. Z kolegą byłem i od razu się dowiedziałem, że jest. Numer 33. No, uspokoił się. 33, 66. Numer, jak to się dowiedziałem, no to wtedy też się tak złożyło. Ciekawie, że w Poznaniu robiłem na kwaterze tych osób zasłużonych ten pomnik Akowski, taka ściana z cegły, nie? I robiąc to, tam był przewodniczący tego oddziału AK Dubiel. Jego się spytałem, mówię, panie Dubiel, czy jest tutaj gdzieś jakaś rodzina katyńska i tak dalej w Poznaniu? On mówi, jest. Mówi, jest tutaj stowarzyszenie takie, w tej chwili jest przy jezuitach, nie? Prezesem tego jest pani magister inżynier architekt Żak. I umożliwił mi kontakt. No to jak umożliwił mi kontakt, to na pierwsze zebranie, które tam żeśmy pojechali, to było w domu żołnierza już wtedy, zabrałem te wszystkie pamiątki, pokazałem to wszystko, musiałem deklarację wypełnić, no bo tam też dokument, nie? No akurat jak byłem właśnie na tym pierwszym zebraniu, to rozważała się dyskusja lokalizacji pomnika katyńskiego. Bo zgoda uchwały miejskiej była, że ma powstać, ale co do lokalizacji wypowiedzą się służby techniczne, specjalistyczne, urbaniści, konserwator zabytków. A te służby, nie, za żadną skarbę nie chciały wyrazić zgody, żeby powstał tam pomnik, gdzie w 90 roku, nie, jak ta odwróć taka nastąpiła, upamiętnieniu. Prezydent Przykucki, nie. Witowski? Przykucki, pierwszy prezydent miasta Poznania. Przykucki chyba się nazywał. Witowski. No, prezydent Witowski, nie, od razu wyraził zgodę, wskazał to, wyraził zgodę na to miejsce. Nie jedno tylko było zastrzeżenie, że tam ktoś wpadł na to, że tu prawdopodobnie w zaraz w 1945 roku w tym zamku był obóz taki tam, jak ranni byli niemieccy żołnierze, to tu ich chowali i tak dalej, że to może być cmentarzysko i tak dalej, ale zrobili, później postarało się stowarzyszenie o to, żeby zrobić ekshumację i napisali do tej fundacji polsko-niemieckiej, stwierdzili, że była przeprowadzona ekspertyza taka wydana, że tam nie ma żadnego pochówku i że można w tym miejscu budować pomnik, ale znów z kolei konserwator zabytków. Mój to nie pasuje, bo to jest, mówi, miejsce, które jest miejscem historycznym, objęty ścisłą kontrolą, ochroną konserwatorską, bo to jest zamek, nie, to tu ma swoją historię i nie możemy wchodzić z materiologią, nie, od razu w tą historię, która tu się już zakorzeniła, nie. Ja się wtedy zdenerwowałem, mówię, panie konserwatorze, jak to może być, że przyszedł Prusak, postawił butną nogę na lechickiej ziemi i my w tej chwili mówimy, że to jest objęte ochroną i to jest święte, nie można ruszyć. Mówię, a architekt miasta Poznania, jego zastępca, tu jest on, Kluczyński, architekt miasta Poznania i tu jeden też pracujący w Wydziale Budownictwa, zostali zamordowani. I mówię, i oni nie mogą, jako historia, która ich do tego sprawiła, nie mają mieć miejsca najbardziej ekskluzywne, eksponowane w Poznaniu? Ja mówię, nie interesujemy się już dalszymi zgodami. Pani Zosia chodziła za ścieżki, wydoptywała, a ja się wziąłem za realizację. Dlatego, że taki mam eliksir, że mnie interesuje wykonawstwo, praca, nie dyskusja. Nie? Mm-hmm. No, i wtedy na tym zebraniu oświadczyłem się, że będę dalej prowadził ten komitet budowy, bo się okazało, że profesor Nowak z Łęckim wtedy był w kontakcie i Łęcki wskazał lokalizację, że ma być za operą, jeszcze tam gdzie indziej, na Cytadeli, na wzgórzu Świętego Wojciecha.
nie taką przyjął informację, bo ten komitet już działał, tylko chodziło o to, żeby dostać pozwolenie na budowę. No i w domu żołnierza, pamiętam, wtedy była taka dyskusja i głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej propozycji tego wojewody Łęckiego, nie? A kto przeciw? Tutaj jak tego, to Łęcki nam deklarował pomoc, że pomoże i tak dalej. No ale wstała taka pani Ewa Najwer, taka poetka, już nie żyje, świętej pamięci, zresztą w tym roku chyba zmarła. Tak. Nie? Wstała i powiedziała, jak myśmy przyrzekli tam i odbył się akt dyrekcyjny, gdzie uczestniczył prezydent miasta Poznania, uczestniczył dowódca garnizonu, uczestniczył arcybiskup, została przywieziona ziemia i prochy przywiezione ze Katynia, tu jako erekcyjny wkopane. I napisana była tablica, że tu staje pomnik, nie? Tu my mamy obowiązek to zrealizować. Nie? I pamiętam, większością głosów zdecydowali się, że nie przyjmują żadnej innej propozycji, tylko ta. No i wtedy zaczęły się niesamowite, ja bym powiedzieć, różne utrudnienia poprzez różne komisje, które były, poprzez kolejnych prezydentów, którzy zawiadywali Poznaniem nie tak długo, aż nie został wiceprezydentem ten, co się tam, no. Maciej Frankiewicz? Maciej Frankiewicz, ten po prostu się, ja bym powiedzieć, włączył niesamowicie w to i niezależnie od tego ja się zająłem i utworzyłem, bo wtedy tym komitet się rozleciał, ten profesor zrezygnował ze prowadzenia tego komitetu. Powołałem, tak jakby powiedzieć, według harmonogramu na budowie poszczególne sekcje do zbierania złomu, do zbierania pieniędzy, do nagłośnienia w mediach i tak dalej. Później jeszcze połączyliśmy się ze Sybirakami, bo to wspólny taki los. Nie? No i zaczęliśmy walczyć 10 lat. Mhm. Ale zbieraliśmy złom. Na przykład wpadłem na taki pomysł, że ogłosił zbiórkę złomu. Na Korzennej 8 taki był złomiarz i do niego tam kto co miał z metalu kolorowego, nie? Moździerz, klamka, kran, nie? A najlepiej, bo wsówki od złota, od włosów też były dostarczane. Myśmy nie mogli sobie tego lekceważyć, bo cenne było to, że ludzie coś przynoszą, nie? I to wszystko przynosili do tego złomiarza na Korzennej, bo tam Robert Sobociński od niego brał złom kolorowy i to on sobie mógł tam wybierać, jakie potrzebował, nie? A ten dawał pokwitowania Robertego. Później jeszcze się tak szczęśliwie złożyło, że swego czasu był przydział na 40 łusek armatnich z tego, z okręgu południowego, dowódcy wojsk okręgu południowego. I to wszystko było na zdeponowane w tych magazynach broni w dyspozycji w tej Akademii Sił Zbrojnych na ulicy Wojska Polskiego, ta Akademia Czołgistów, która tam powstała, nie? No i do tych czołgistów się udałem też i też taka ciekawa rzecz, zajeżdżam tam z kolegami, bo taki był ścisły komitet, zawsze działaliśmy to w trzech, w czterech. Zajeżdżam tam do tego dowódcy i mówię, że właśnie tu mamy przydział od generała Krakowskiego na łuski. Mówię, nie odbieraliśmy tego, bo mówię, no nie mieliśmy jeszcze to tak dalej, bo już ludzie byli tak zniechęceni, że ten pomnik chyba nie powstanie, nie? I przyjął nas zastępca, politruk, nie? I mówi, o, mówi, panie Patecki, teraz, mówi, łuski? Mówi, to już tyle czasu minęło, nie? A poza tym, abyśmy mieli dawać łuski wszystkim, my musimy się z łusek rozliczyć i tak dalej. Ja mówię, panie pułkowniku, ale tu jest pismo generała. A ja wiem, bo ja też w wojsku służyłem, nie? Że w wojsku nie powinno nic zginąć, nie? Niech no pan zadzwoni do kwatermistrza, czy coś tutaj takiego nie ma. Zadzwoni, bo był pewny, że nic nie ma, nie? Przychodzi kwatermistrz, pamiętam, z taką tego skrzyneczką przewraca. Mówi, no wreszcie żeście się zgłosili. Mówi,
bo ja z roku na rok, z rynamentu na rynament muszę przenosić i nie wiem, co się dzieje. No więc wielka radość, że zaraz samochód ciężarowy i do tych magazynów broni, nie, tak mi się to przypominało, bo tam są specjalne takie rolki, nie, i na tych rolkach można było, to jak działa na warony, obładować, jak to zawieźliśmy na Korzędną temu facetowi, jak zobaczył Sobociński, że to już się zaczyna wszystko gromadzić, nie, no to już była duża nadzieja, nie. A odnośnie pomnika to jest bardzo dużo do opowiadania. A pamięta pan sam moment odsłonięcia, jak to była wzruszająca uroczystość? No ja byłem z racji tej, że miałem uprawnienia budowlane, byłem kierownikiem budowy tego pomnika. Dlatego mogłem sobie taką deklarację na siebie przyjąć. Prowadziłem firmę prywatną, dysponowałem jakimś potencjałem ludzkim, mogłem się zdeklarować, że to w czynie społecznym do upamiętnienia mojego teścia. Nie, bo zawsze miałem tą, jakby powiedzieć, taki niedosyt, że wziąłem jego córkę, a nigdy nie mogłem poprosić o rękę, nie? No i w związku z tym po prostu taką się zająłem, ujęłem się taką pasją, że muszę jak najwięcej upamiętnić, tym bardziej, że to wszystko było zakrywane. Jak wszedłem w tą rodzinę katyńską, jakie to są problemy, trudności, nie? A ja tak jakiś charakter mam, że muszę mieć zawsze trudne przypadki, nie? I to mnie tak zafascynowało. A jeszcze ciekawe, że na tą okoliczność właśnie tego podjęcia tej decyzji, bo wtedy akurat była też wstęga Krzyża Virtuti Militari, była nadana na pomniki takie trwałe. Mam kamerę, bo ja miałem mam kamerę i mam nagrań. Bardzo dużo nagrań właśnie z tych wszystkich uroczystości. Nie? Teraz się kiedyś tutaj zacząłem odtwarzać, mi chyba do końca życia nie przeglądnę tego, ale miłe to jest, jak się ogląda, nie? Tych wszystkich ludzi, których już nie ma, nie? I tego nawet, to jest trudny, jakby powiedzieć, udokumentowany moment dochodzenia do budowy tego pomnika. A teraz panią zapytam, czyli pani i rodzina mieliście pewność, co się stało z ojcem dopiero wtedy, kiedy mąż sprawdził na tych listach. Tak. Także moja mama tego potwierdzenia nie miała, bo mama zmarła w 73 roku. Mama nie miała tej pewności, co się stało. Nie. Nie była tak pewna tego, co wiedziała, że coś jest nie, że to niemożliwe, że on tam jednak gdzieś zginął, że coś się stało. Ale nie była pewna, bo my mieliśmy już potem później to jasne nad tym. A jak pani się już dowiedziała, że on był w Starobielsku i że zginął w Charkowie, to czy pani kiedykolwiek tam pojechała? Byliśmy. Gdzie pani była? Trzy razy byliśmy, nie? Czy to było, czy cztery? No były oporkowie, bo ja już wtedy, jak się zdeklarowałem, że podejmę się budowy tego pomnika, złożyłem deklarację, powołali mnie jako przewodniczącego tej grupy społecznej budowy tego pomnika. Ułożyłem sobie odpowiedni taki schemat tych wszystkich, tak wspomniałem, kompetencji. Każdy coś tam musiał zrobić i działać. No to ja z kolei też będąc, od razu mnie powołano na zastępcę prezesa Stowarzyszenia Katyń i w ramach tego zastępstwa właśnie z tą panią Zosią, nie, prezeską tego stowarzyszenia, no żeśmy, bo cały czas od 90 roku, nie wiem, na pewno inni tam też to w swoich tutaj wywiadach podkreślali, wszędzie była ta dążność zorganizowania się, dociekania, walczenia o prawdę, to było ujawnione, tamto nie było ujawnione, jedne listy były, tu były różne, jakie powiedzieć, takie potrzeby działania i w związku z tym będę jako ten zastępca prezesa Stowarzyszenia Katyń. Współorganizowaliśmy, były też organizowane wyjazdy, nie zaczęło się to dużo rozkręcać. Powstała takie biuro podróży z inicjatywy Stowarzyszenia Katyń w Łodzi, Wilejka, które organizowało odpłatne wyjazdy właśnie na te miejsca. Myśmy z żoną byli w Starobielsku, byliśmy na wmurowaniu kamienia węgielnego, byliśmy na otwarciu cmentarza w Charkowie. Także cztery razy żeśmy tam na to miejsce pojechali. Raz byłem nawet, ostatnio to byłem z delegacją prezydentem Komorowskim i Wajdą.
bo co się okazało, że tam w tej siedzibie NKWD, gdzie rozstrzeliwali, to Rosjanie, Ukraińcy nie kazali nigdy zawiesić tablicy. Dopiero Wajda, nie? Razem jakoś się tam z Komorowskim pewnie ugadał, albo Komorowski zrobił do niego ukłon, bo ojciec Wajdy zginął w Charkowie. I w związku z tym Wajda ufundował tablicę z określeniem, że tu byli rozstrzeliwani oficerowie w tym i tego, i odbyło się uroczyste odsunięcie. Była tylko skromna taka delegacja, jechała do tego Charkowa, mnie też zabrali i w tym Charkowie, tam na tym NKWD, na tej siedzibie została ta tablica zamocowana. I to się udało po prostu, no, jakoś utrwalić, bo tak to gdyby nie Wajda, to... A w tym Charkowie, jak pamiętam, była pierwszy raz. Który to był rok? 90? Pierwszy? Drugi? Trzeci? Nie, gdzie? 96 pewnie, nie? No, 96. Chyba tak, 96 to był. Aha, czy jak pamiętam, pierwszy raz była, to czuła pani jakąś taką łączność z ojcem? Poczuła to pani? Oj, było strasznie. Proszę opowiedzieć. Straszne było. Straszna rozpacz była. Ale jak zajechałam na przykład do Starobielska i tam zwiedzałam ten klasztor, gdzie oni byli, i potem byliśmy na cmentarzu. I ja cały czas szłam na ten cmentarz i cały czas mówiłam, żeby ten ojciec tutaj leżał na cmentarzu, żeby on lepiej umarł, niż oni mieli go zabili. No ale niestety. Ojciec jednak był rozstrzelany przez nich, zabity. Czyli widziała pani te prycze, na których spali, tak? Tak, no były tam, opowiadali, bo tam już też już potem były siostry, nie? No dostałam siostry zakonne piękne, już potem były tam. Dostałam ikonę od sióstr. Od sióstr dostałem piękną ikonę i ciekawe, że ta ikona ma nazwę Matki Boskiej Płaczącej. Po takim wezwaniu. No dała mi ta przorżka, tak jak właśnie tam, ten obrazek. A jak pani była w tym Charkowie? Na tym miejscu tej kaźni, tak? Pani była tam, gdzie ich rozstrzeliwali, tak? Nie, to... ja tam już nie poszłam, nie. Nie miała pani siły? Nie, nie miałam siły. Nie miałam, ja tam nie poszłam do tego budynku. Ale na otwarciu, na zakończeniu prac ekshumacyjnych... To byłam na cmentarzu, tak, tylko nie w tym, no. Z drzewa, z wrzosów, nie? W miedzi ładnie wyrysowałem tablicę pamiątkową i ten krzyż zawieźliśmy po to, żeby go włożyć. I tam się okazało, że taki jakiś iluzjonista, nie? No tutaj. chodził i mówił, tutaj będzie na pewno was leżał ojciec, nie? I tam w tym miejscu ten krzyż przed jeszcze uporządkowaniem tych kwater i tak dalej, po zakończeniu prac ekshumacyjnych, nie? To ten krzyż tam żeśmy postawili. Taki symboliczny, tak? Poświęcony konkretnie Stefanowi. Poświęcony Stefanowi Tomaszewskiemu. Tak, tak. Normalnie to jak na grobie napisany ten epitafium o nim i tak dalej. Ale też. No ale zginął ten krzyż, potem zabrali. Tylko... Jak oni już potem robili te groby, te właściwie kurhany mówimy, bo to takie porobili górki, no to już nie było tego. Zabrali gdzieś te krzyże. A też powinni zostawić gdzieś. Ale byśmy zajechali jeszcze na zakończenie prac ekshumacyjnych. Tak, no. Widzieliśmy, jak te ekipy, nie, tą całą pracę bardzo trudną, nie, podejmowali. Archeolodzy, tak? Tak. Profesor Kola był wtedy, tam nie? Byliśmy, no. Czyli żona tam nie mogła patrzeć na to, ale ja tam nie jestem wrażliwy, na to mogę patrzeć i widziałem, jaką ciężką, krwawą robotę musieli robić w tej mazi. Bo co jest charakterystyczne, nie wiem, czy tam ktoś o tym opowiadał, ale w 73 roku, kiedy próbowano właśnie trafić na to miejsce, bo to też było ukryte miejsce, nie było jawne. Nie była lista przewozowa, ale gdzie co leżą, to nie. I w związku z tym, że po prostu wzięło to pod opiekę wojsko, bardzo ciekawym takim sposobem, lotnicy robili zdjęcia z lotu ptaka i według roślinności, kolor roślinności, inaczej rośnie tu, a inaczej tam, próbowali to odkryć, nie? Także jak się rozpoczęły prace ekshumacyjne,
to bardzo, no naprawdę profesjonalne. Oni później zdobyli takie doświadczenie, że zdobyli klasę taką ogólnoświatową, że wszędzie profesor Kola to jest poszukiwany facetem. Metodą kwadracików. Robili wiercenia próbne, znaczy metody, i zlokalizowali wszystko. Jak akurat trafili na kamień narożnikowy graniczny ogrodzenia, no to już polecieli i złapali. I wszystko tak pięknie odtwarzali, nie tylko nasze groby, ale i groby również inne. Ukraiński innych ofiar komunizmu. Tak, tak. I to, no to nie i to tylko nasi są. To się wtedy odbyła piękna, duża uroczystość zorganizowana właśnie z otwarciem tego cmentarza. I co ciekawe w tym wszystkim, że w 73 roku wpadli na taki pomysł, że w tych grobach wiercili otwory takimi świdrami, tak jak to teraz tutaj na A2, gdzie nie wiecu, żeby słupy stawiać, średnicy 60 cm wiercili, nie? Także dochodzili do tych ciał, a tam się ciała tak, jakby powiedzieć, zachowały, bo tam jest glina taka, po prostu tak lita, nie? W mokrym jeszcze po prostu konsystencji, tak sprawiła, że normalnie jakby wiercili, nazwali to Rosjanie mięsoradki. Maszyny do mielenia mięsa. I co jeszcze? W bestialski sposób zwolniły na to, że tam zaraz za tą kwaterą, nie? 70 metrów były dacie. Bo to jest ośrodek czasowy ich. I oni jak ich rozstrzeliwali farkowie, to pod pozorem nocy wywozili niby coś wożą do swojej daci, żeby ukryć. I tam zrobili sobie z tych otworów, nie, doły klawaczne. Także jak trwała ekshumacja, to w tym największym grobie, nie, nie mogli całego ekshumować, tylko narożniki, które zostały, nie, bo taką zrobili makabrę. W 73 roku, nie? Mhm. A proszę powiedzieć, bo pan tu już częściowo opowiedział o tej historii pomnika i pierwszych działań Stowarzyszenia Katyń. Co jeszcze warto opowiedzieć, jeśli chodzi o to, jak upamiętniono tę zbrodnię w Poznaniu? Na cmentarzu, nie? Junikowskim, nie? Najpierw był ołtarz. Trzeba powiedzieć, że Poznań na sprawę katyńską po dzień dzisiejszy jest bardzo otwarty. Nigdy jako Stowarzyszenie Katyń, jako prezes Stowarzyszenia Katyń nie miałem takich okoliczności, gdzie ktoś by się ważył coś bezcześcić albo nie organizować, czy okazać jakąś niechęć organizacyjną. A szczególnie jak patronat objął urząd samorządowy, Urząd Marszałkowski, nie? I marszałkiem został pan Woźniak, to tak się po prostu otwarł na tę sprawę, bo on historyk, nie? Że tak piękne uroczystości, które są organizowane w Poznaniu, to nie są gdzie indziej, a wręcz przeciwnie, w Poznaniu jest to jedna z uroczystości patriotycznych najbardziej szanowana, gdzie wszyscy ludzie, niezależnie od swoich przekonań, zapatrywań i tak dalej, tam się po prostu gromadzą. Mhm. Nawet ci tam z Gazety Polskiej, czy z gazety takiej, ja kiedyś temu wojewodzie Florkowi powiedziałem, mówię, że niech się nie denerwuje, niech każdy ma prawo tu przyjść, bo przynajmniej mi się udało być prezesem przez tyle lat, nie? Bo już teraz będzie 25 lat, dlatego że ja jestem bezpartyjny i nigdy nie dopuściłem do tego, żeby się utożsamiać z jakąś partią. Mhm. Mówię, bo nas łączy ta krew, te prochy, to zdarzenie. Mhm. I każdy miał prawo być, każdy miał prawo powiedzieć, każdy miał prawo swoje zdanie powiedzieć. I to mi się cały czas udawało. Chociaż były różne takie, jakby powiedzieć, odzywki nieraz, nie? Ale nigdy do tego nie dopuściłem i to dało powodzenie temu stowarzyszeniu, że ono po prostu istnieje, jest poważane, ma szacunek. Mhm. Szczególnie w duży kontakt jest teraz ze służbą, z garnizonem Poznań. Zawsze są mili generałowie,
No bo my się staramy jak najbardziej zbliżyć do wojska, przynajmniej nas to bardzo rozżaliła jedna taka kadencja, gdzie w tym klubie drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego generał Usarek powiedział: no wy jesteście nasze sieroty. I tak nam się to spodobało, nie? Że ktoś przynajmniej te sieroty przygarnął i nie ma w stosunku do tych sierot żadnej obiekcji. A wręcz przeciwnie, jak może, to stara się być bardzo wdzięczny i my tam jesteśmy zawsze szanowani, zawsze mamy piękną oprawę i orkiestry, i liturgię, i to wszystko po prostu daje nam jakieś ukojenie, a przede wszystkim zadowolenie, że spełniamy to, do czego nas zobowiązuje regulamin. Nie? Bo regulamin zobowiązuje, że mamy utrwalać pamięć. I to się w Poznaniu udało, bo w Poznaniu mamy dużo tych akcentów. Zaczęło się od tego ołtarza ofiarnego na Jelnikowie. To był pierwszy taki odruch, nie? Drugi odruch to był właśnie postawienie tego pomnika Katyńskiego, nie? Trzeci odruch to był kamień na wzgórzu, na Winiarach, taki kamień katyńsko-sybiracki. Nie później w województwie bardzo dużo powstawało też takich elementów, bo chciałem tutaj podkreślić, że takim inicjatorem pobudzenia w tej sprawie katyńskiej to był Prawat Peszkowski. To był jeniec ocalony w czasie właśnie, kiedy przebywał. Stalin był tak wycofany, że zostawił sobie 440 oficerów, nie? Zrobił z nich specjalnie obóz w Ryazowcu i mówił, że ich tam będzie można ewentualnie jeszcze w jakiś sposób do siebie przygarnąć. Przecież Bering później też tam poszedł na układ ze z tym. Anders dzięki układowi takiemu innemu wyprowadził tylu ludzi ciekawych i wśród tych wyprowadzonych był właśnie Prawat Peszkowski. Jak było pytanie takie Stalina, bo jak dochodził Sikorski, gdzie są ci oficerowie, co zabrali do niewoli, no to powiedział Stalin, tu się gdzieś rozpieszli. Specjalnie był upoważniony Czapski, który też ocalał, żeby on po prostu chodził, czekał, nie? No w pewnym momencie się później zdenerwował, Stalin już nie udzielał żadnej informacji. Ale wśród właśnie tych był Prawat Peszkowski, który jako młody rotmistrz, nie? Młody facet, na zasadzie harcerstwa. 2000 tych wszystkich sierot ze Syberii przeprowadził tym szlakiem armii Andersa, ale prowadził ich wszystkich na zasadzie organizacji harcerskiej. I dlatego on dostał tytuł harcmistrz na uchodźstwie. Ale jak się dowiedział, że miał być też przeznaczony i takie się stało właśnie tragedia z tymi jego kolegami, no to po zakończeniu wojny wzbudziło się z nim powołanie kapłańskie, no i poszedł, skończył seminarium za granicą, no i po prostu jak to jest dziwny zbieg tych okoliczności, że on właśnie rozpoczął całą prawdę nagłaśniać, nie jechał, te czaszki błogosławił, był nawet i przez Rosjan szanowany, z Gorbaczowa czy innych miał poważanie, bo to był taki oficer zdecydowany i w końcu zaczęły się te rzeczy pewne do pewnego układu dosyć dobrze układać, bo mogliśmy wyjeżdżać, nie? Nie było specjalnych przeszkód, były powołane specjalne dialog społeczny, taki była komisja powołana. No i ta jakoś tam próbowała zawsze, dzięki temu powstały te cmentarze, bo inaczej to by tam to nie powstało. I ten Prawat Peszkowski, jak wrócił w 90 roku, przygarnął go prymas Polski na dziekanie 1 w Warszawie. Dostał kuchenkę, pokoik, dwa pokoiki i tam po prostu zaczął swoją działalność. Bo jeszcze nie są kuropaty rozstrzygnięte. Tyle lat, 80 lat, nie? Białoruś się nie chce otworzyć na to, a wręcz przeciwnie, tam nawet robią, budują osiedle na tym cmentarzysku. Nie, do ekshumacji nie chcą dopuścić. Nie, a tam gdzieś 7 tysięcy będzie właśnie tych z listy białoruskiej pochowanych. Nie? I sobie wyobraźcie, 80 lat, nie? Chyba. 50 lat, żeby Katyń mógł być, jasnie. To są niesamowite daty.
A ten cmentarz, na którym pani była, to był cmentarz w Miednoje, czy gdzie on jest Nie, teraz? w Charkowie. W Charkowie jest cmentarz. Charkowie. Bo to jest Ukraina. Tak, rozumiem. No, no ten, i tam właśnie są A tam ten jest tak, nie byłem, tam jest to tak zorganizowane jak w Katyniu, że są też tabliczki imienne, tak? Ofiar, Tak, czy? są tabliczki I pani imienne. ojca też tam jest tabliczka? Tak, tak, jest, Każdy jest. cmentarz jest Jest. inną ma kompozycję. Tak. Tutaj te tabliczki nagrobne, to są położone w poziomie. Lekki skos, poziom, nie? Ściana. I później są takie kurhany porobione, krzyże, ale cały zestaw imienny to jest na płycie głównej ołtarza, a drugie na dojściu do tego ołtarza, na tej alei, po lewej i po prawej stronie. Są zrobione takie płyty epitafijne, jak przy pomniku Państwa Podziemnego Jaka. Tylko to są indywidualne takie tego. I tam każdy jest upamiętniony. Czyli ma pani też to swoje małe miejsce Tak, pamięci, jest, tak? tam jest, jest. No no i muszę powiedzieć, że ja potem byłem mamy w otwarcie, kaplicę w tym, ja byłem otwarcie. U Dominikanów też tam jest ojca tabliczka. A gdybym panią tak poprosił, co by pani powiedziała młodzieży współczesnej? Pani wnuki jeszcze małe, ale też niedawno urosną. Co by powiedzieć tej młodzieży, żeby się zainteresowała tą historią i jakie nauki z tego może wyciągnąć? No staramy się jakoś mówić, ale to wszystko jest tak zapędzone teraz, że... No mamy, no, no, ale tak staramy się, pokazujemy, mówimy, opowiadamy, no ale no mówię, to wszystko jest na razie zapędzone, to wszystko taki świat, a jak te dzieci podrosną, potem to znów na sobie przykład, pozwolą całą na taką to. Pracę no. opracowała w ramach konkursu bratanica mojego brata, ona chodziła do Marcinka chyba. Ona nie jest związana z Katyniem, ale tak jednak, się zainteresowała, no, że... ale na konkurs napisała a jeśli chodzi o moim ojcu. No, a jeśli chodzi o zainteresowanie wśród młodzieży, to ze swojego takiego doświadczenia to muszę powiedzieć, że mimo to, że niektórzy mówią, a ta młodzież nie interesuje, interesuje, tylko kwestia podania. To nie może być tak z katedry, nie? Nauczyciel od strony do strony, bo na przykład podam tylko jeden przykład. Mieliśmy prelekcję w szkole elektrycznej tutaj na Dąbrowskiego. Właśnie była ta pani Pańczak, ja. Pojechaliśmy na prelekcję i ten cały historyk mówi, tylko nie bądźcie zrażeni, nie? Jak oni będą tam patrzeć, nie będą w ogóle was słuchać. Jak zaczęliśmy opowiadać, ale wykorzystaliśmy przezrocza, pokazaliśmy przezrocza, tu autentycznie była córka, nie, która z wielką taką pasją opowiadała to zamiłowanie do wojska, do munduru, do ojca, nie, uczuciowo tak pokazywała to wszystko. A ja mówię, a ja sobie teraz pozwolę wam przedstawić makabrę, do jakiego zbezczeszczenia ludzie mogą dojść po prostu w tym swoim działaniu. Za co? Za to, że byli Polakami, zacząłem opowiadać to, co wam tu przed chwilą mówiłem o tych świdrach. To wszyscy tak, nie? Skończyła się lekcja, miała być 45 minut, trwała 2 godziny i na zakończenie nie przychodzi chłopiec z dziewczyną, wręczają nam róże z podziękowaniem, że taką wysłuchali prelekcję. A profesor się do nich zwraca, mówi, słuchajcie, no, przecież ja was wcale nie poznaję. Co wy za klasą jesteście? A ten odpowiada, mówi, panie profesorze, my wiemy, kiedy należy się zachować godnie. I to nas najwięcej usakcjonowało. Nie jest, że całkiem młodzież nie jest taka zła.